tym odcinku pokażę Wam węzły przydatne do cumowania jachtu i kotwiczenia. Zaczniemy od węzła cumowniczego żeglarskiego. Wiążemy go w ten sposób, że koniec liny owijamy dookoła polera. Zawracamy na linie pracującej w ten sposób, żeby owinąć poler w drugą stronę. Dalej wiążemy trzy półsztyki. Zaczynamy od owinięcia liny pracującej raz dookoła. I kolejne razy powtarzamy od góry. Węzeł cumowniczy żeglarski jest o tyle wygodny, że możemy go zawiązać na napiętej linie oraz łatwo go rozwiązać, ponieważ półsztyki się nie zaciskają. Pętla cumownicza jest węzłem bardzo podobnym do węzła ratowniczego. Wiążemy go w ten sposób, że na wolnym końcu odmierzamy sobie długość liny tak, żeby zostało nam na stworzenie pętli. W tym miejscu tworzymy sobie oczko pomocnicze w ten sposób, aby lina pracująca wychodziła od dołu, a oczko jest skierowane do wnętrza pętli. Teraz przekładamy linę od dołu, oplatamy linę pracującą i wracamy z powrotem do oczka. Zaciskając linę, powstaje nam pętla, którą możemy założyć na poler. Teraz zajmijmy się przygotowaniem kotwicy. Do tego wykorzystamy węzeł kotwiczny. W pierwszej kolejności musimy zawiązać zwykły słupełek na linie. Nie zaciskamy go, po prostu potrzebujemy słupełek na linie. Teraz wolny koniec przekładamy przez kotwicę. Zawracamy na linię i jeszcze raz przekładamy przez kotwicę. Wolny koniec przekładamy przez powstałe oczko. W ten sposób lina kotwiczna nie przeciera się i ładnie trzyma się na kotwicy. Dalej powtarzamy węzeł, który wcześniej zawiązaliśmy, czyli równolegle do liny przekładamy wolny koniec, powtarzając węzeł zwykły. W ten sposób zamocowaliśmy linę do kotwicy. Jeżeli lina kotwiczna jest za krótka, a nasza jest zdecydowanie za krótka, to musimy tą linę przedłużyć i wykorzystamy do tego związ wantowy. Węzeł ten wiążemy w ten sposób, że składamy dwa końce liny w przeciwne strony. I teraz niebieską liną wiążemy zwykły słupełek, włączając w nią czerwoną linę. Z drugiej strony powtarzamy to samo, czyli czerwoną liną wiążemy zwykły słupełek, włączając w nią niebieską linę. Teraz, kiedy zaciśniemy węzeł, słupełki się zaciskają, a lina się nie rozwiązuje. Zobacz inne nasze filmy lub zapisz się na szkolenie żeglarskie na stronie www.lazyjack.pro.